Campus. Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was w ten cudowny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem dzisiaj jest dyrektor Marcin Kuc. Tak, tak, proszę. Który jest autorem, to jest pierwszy odcinek crossover epizod u nas w kampusie chyba, albo przynajmniej u mnie w audycji, bo Marcin ma audycję Jaja Kuchni. Tak jest, tym, i bardzo dziwnie mi się siedzi z tej strony. No i dobrze, spokojnie jesz. Marcin też zajmuje się organizowaniem nocnego marketu, który dzisiaj jest ostatni raz, czy jutro jest ostatni raz? No to jest połowa finału siódmego sezonu, więc jesteśmy na półmetku. Wszyscy już mają serdecznie dosyć nocnego marketu. Jako takie zwierzę nocne właśnie też uznałem, że to jest poranek, mimo że jest godzina 13:09. Ale tak, jesteśmy ostatnia sobota, a jutro ta ostatnia niedziela. Ale czyli nie mówimy co? Już, że to jest ostatni sezon, bo nikt nam nie wierzy już. Dobrze, ale zapraszamy wszystkich, żeby przyszli coś pewnie, pojeść. Pewnie, że tak, oczywiście. No, jedzenia jest mnóstwo. Całe szczęście, mimo tego, że jest bardzo zimno, to sporo osób wczoraj do nas przyszło, więc z radością karmimy jedzeniem polskim, tajskim, wietnamskim, meksykańskim, duńskim. Jest też alkohol. Ale w rozsądnych ilościach i zawsze odpowiedzialnie. Oczywiście. I są super... Odpowiedzialność to nasze drugie imię. Są super promocje na niego. No dobrze, zaprosiłam Marcina dzisiaj, żeby porozmawiać o książkach. Tak, wszyscy myśleli, że o kulinarnych. Tak, wszyscy myśleli, że o kulinarnych, ale to nie do końca jest prawda. Jedzenie to jest jedna z trzech moich ulubionych czynności, więc dziwię się, że dopiero teraz wpadłam na to, żeby zrobić audycję o książkach o jedzeniu. Ostatnio wykrzyknęłam zdenerwowana na swojego kolegę hasło, jak możesz dobrze żyć, skoro nie jesz dobrze. I pomyślałam sobie, że to będzie takie hasło przewodnie dzisiejszej audycji. W sensie pogadamy o tym, jak nie jakieś dobrze, tylko co czytać, żeby potem z tego jedzenia się cieszyć. Przyszło mi do głowy, jak się przygotowywałam do tej audycji, scena, o czym ci już mówiłam, z Patricka Melrose'a. To jest bardzo trudny tytuł do wymówienia. Tak jak Gibraltar, Lobster Roll. To są wszelkie takie wyrazy, które można ćwiczyć albo sprawdzać, czy się odpowiedzialnie właśnie korzysta z różnych potrzeb ducha. No więc sama się właśnie wkopałam. No więc w tym właśnie Patricku Melrose'ie jest taka wspaniała scena, jak on siedzi przy stole i zjada jakiś taki obiad z wielu, wielu dań. Mm-hmm. Oczywiście w międzyczasie robi inne nieodpowiedzialne rzeczy. I ja pamiętam, że czytałam tę scenę wpierniczając kanapkę z paprykarzem na działce i pomyślałam sobie wtedy, że moje życie nie wygląda tak, jakbym chciała. I być może to był taki moment, w którym całe to moje życie skręciło na jakiś inny tor. Uznałam, że hedonizm jednak to jest to, co bym chciała wzmocnić w swoim życiu. No więc dobra, jedzenie w książkach. To mi przyszło do głowy. Przyszło mi do głowy też wspaniałe opowiadanie Karen Blixen, Uczta Babette, w którym pani tytułowa Babette po prostu zmienia cały świat i całą społeczność, dlatego że gotuje im dobrze, ładnie i ładnie to podaje. I myślę sobie, że to jest dosyć ważne. Jest tam taki wspaniały cytat, który sobie przepisałam jako kujonik. Biesiadnicy stawali się coraz lżejsi, im dłużej jedli i pili i coraz lżejsze były ich serca. I myślę sobie, że jak się czyta o takim dobrym jedzeniu w książkach, to człowiek staje się po prostu lepszy. Czy ty pamiętasz jakieś takie sceny z książek, na razie literackich, zostawmy te, te kulinarne, które ci tak zapadły w pamięć i które spowodowały, że natychmiast musiałeś coś zjeść? Wiesz co, ja w ogóle od lat jeszcze, jak mieszkałem we Wrocławiu, strasznie lubiłem czytać powieści Marka Krajewskiego, które teraz gdzieś tam mocno, których akcja pojawia się w tym momencie w różnych miastach typu przedwojenny Gdańsk, przedwojenna Warszawa, ale jego powieści wczesne opowiadające o Breslau bardzo mocno pokazują życie jego głównego bohatera w takim, mimo że on nie jest kawalerem, ale w takim kawalerskim stylu, że on chodzi właśnie po tych lokalach, obżera się serdelkami, albo gdzieś jest taka sytuacja, żeby zatrzymać jedną z kobiet, która kolaboruje z nazistami, jest wylewany jakiś strasznie czerwony barszcz na jej futro. I to jest jakiś taki element, który bardzo fajnie pokazuje tę przedwojenną kuchnię, i on też w
posłowiu mówi, jak dochodzić do tego, żeby w ogóle poszukać, jakie było menu w danym miejscu. Mm-hmm. To jest też bardzo fajne, gdzie jest to no, można powiedzieć, powieść historyczna, ale oczywiście cały czas jako kryminał, no bo gdzieś o tych kryminałach wszyscy mówią i to chyba u ciebie było w zeszłym tygodniu, że kryminały to są... Słuchałeś mojej audycji. Tak, oczywiście, że... To ja mówiłam. Że w kryminałach się pokazuje to życie takie, jakim jest. Mm-hmm. I właśnie tutaj się pojawiają takie historie. Bardzo często ci bohaterowie w kryminałach jedzą jakieś strasznie złe rzeczy. Zwłaszcza, no bo jeśli ludzie to jest jedzą złe rzeczy. No tak, oczywiście. No jeżeli ktoś żywi się hot dogiem z płaza i zapija to energetykiem, no to można zrobić sobie raz, ale jeżeli to jest podstawa diety, albo udaje, że rozpuszczanie jakiegoś proszku, który podobno ma mieć wszystkie wartości odżywcze i zjadanie tego, tudzież tych strasznych pudełek za 39 zł 7 dań, to jest coś koszmarnego, ale też buduje to bohaterów i to gdzieś, ja mam jakiś taki guilty pleasure, że lubię wiedzieć, co krytykuję, więc na przykład dałem sobie ostatnio kilka wytworów Remigiusza Mroza i tam też właśnie pojawiają się takie... A jak tam wygląda sprawa jedzenia? Ojej, bardzo... Bo on ma w ogóle z researchem problem, z tego, co słyszałam. Słuchaj, no generalnie, no jak możesz nie mieć problemu z researchem, jeżeli wypuszczasz ile? 5, 6? 6 powieści rocznie? No tak. Więc jest tak, że tam pojawiają się jakieś takie historie, że na przykład matka wielkiej rodziny robi swoje popisowe spaghetti. Okay. Spaghetti to jest, kurczę, makaron, no, a jak się cały czas używa tego jakiegoś strasznego niemieckiego wytworu z Knora, z tego proszku i bolognese, to pokazuje cholerną ignorancję. Szczepan Twardok też bardzo fajnie pokazywał te miejsca, te knajpy, te takie w Królu są przecież bardzo fajnie opisane te historie na Kercelaku, gdzie tam właśnie jedzą słynne paszteciki. Tak, paszteciki. No to, i to jest bardzo fajne, ale znowu jesteśmy gdzieś w tym, co mówiłaś w zeszłym tygodniu, że to się pojawia w kryminałach. Tak, to prawda. Bo jest tło cały czas. Aczkolwiek pamiętam, że zaczęłam oglądać serial na podstawie Króla i wymiękłam w momencie, kiedy zobaczyłam, że paszteciki w tym serialu były z ciasta francuskiego. I to był ten moment, kiedy straciłam zaufanie do tego serialu, bo to jest chyba totalnie niemożliwe, żeby tak to było. Wiesz co? W ogóle jeśli chodzi o pokazywanie jedzenia w ekranizacjach książek, czy w ogóle w serialach, jest strasznie traktowane po macoszemu, ale to wiesz, to jest też... wczoraj usłyszałem od jednego z wystawców na tym markecie, że człowiek z pewnego radia internetowego przyszedł nakręcić vloga, bo oczywiście oni robią całą tę otoczkę kontentową dookoła i mówi, no jak ty z nami rozmawiasz, to potrafisz powiedzieć, że tu jest na przykład przegięcie z sosem rybnym, albo że daliśmy coś, co ma tak zwany funky smell, a facet przyszedł i nagrał vloga, o, tu jest pomidor. Wiesz co, no to ignoranci, wiesz, wszyscy jedzą, nie? Ale nie bardzo wiedzą, co jedzą, nie bardzo wiedzą, dlaczego jedzą, nie bardzo wiedzą, że kupowanie ziemniaków, które przyjechały z Portugalii, to jest jedna z głupszych rzeczy, jakie można zrobić, albo tych cholernych jabłek, które zalegają, w takich wielkich magazynach, z których jest wypompowywane powietrze. I w tych serialach, ja w polskich serialach nie widziałem, czy filmach, nie widziałem dobrze pokazanego jedzenia. No chyba, że te bohaterki klanu, które zawsze były przyspawane do kuchni i zawsze coś tam robiły, nie? Ale nigdy nie wiadomo było chyba do końca co, nie? No, ale wiesz co, że nie oglądałam, ale to też historie we wszystkich, myślę, takich głośniejszych serialach z ostatnich lat też traktują jedzenie mocno po macoszemu. Dlatego takim sukcesem był film Jona Favreau, Chef, gdzie on na bazie historii pana, który nazywa się Roy Choi, który też gdzieś przeszedł z...
z restauracji do food trucka i to też jest chyba na bazie biografii tego człowieka. On pokazał jedzenie i wiesz, chociażby robienie tostów, gdzie bierze się chleb zwany pullman, który ma bardzo dużo masła, dodaje się jeszcze więcej masła, smaży się i wiesz, i to jest pięknie pokazane. I teraz jest spin-off na Netflixie tego, gdzie oni faktycznie gotują i to jest, wiesz, bo na przykład tak jak masz na Netflixie całą tę historię Chef's Table, no to tam jest była pandemia, zmarł mój mąż i zaczęłam gotować. No mnie to nie interesuje, że komuś zmarł mąż, bo ludzie umierają cały czas, chciałbym zobaczyć jedzenie, ale tam są historie. Tymczasem właśnie pokazywanie jedzenia tak, żeby pokazać, że na przykład, że możesz coś z tego wyciągnąć. Na przykład moim ostatnim takim insightem fantastycznym, który wyciągnąłem z nienawidzonego przeze mnie medium, jakim jest TikTok, jest blanszowanie grzybów na przykład. No i to jest fajne, jak możesz się czegoś nauczyć. Rozgadałem się strasznie, ale cały czas mam w głowie, no właśnie, już krzyczą nam nas, że mamy przestać. Żeby dojść do tego, że na podstawie, jest pięknie pokazane jedzenie na podstawie książek Thomasa Harrisa, gdzie bohaterem jest Hannibal Lecter. I jak Hannibala Lectera grał Anthony Hopkins, to jedzenie było potraktowane po macoszemu troszeczkę. Oczywiście on tam robił te słynne Chianti, ale Mads Mikkelsen w ekranizacji serialowej. Przecież tam są takie piękne sceny. Ja oglądałem w ogóle cały dokument tego, jak oni imitowali ludzkie mięso, które Hannibal Lecter smażył i robił wystawne uczty, gdzie... Byłam głodna, już nie jestem gdzie z ciebie. Gdzie częstował swoich gości z FBI na wielkich rautach, gdzie na przykład no, cudowną imitacją podrobów z człowieka są podroby cielęce na przykład. Ja mam jeszcze takie jedno wspomnienie z... literackie, jedzeniowe, czy kulinarne. To są opisy, które są u Tolstoja. Właśnie tych takich wielkich uczt, czy kolacji, przy których siedzą bohaterowie i tam jest zawsze, no oczywiście ważniejsze jest to, co się dzieje między bohaterami niż samo jedzenie, ale Tolstoj też to jedzenie potrafił opisywać tak właśnie, tak jak teraz się to robi w kryminałach. Czyli, że wiesz, jak to wyglądało. Tak. Znaczy, ja mu wierzę, że tak to wyglądało. Oczywiście nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. I bardzo doceniam też takie książki, w których to się dzieje i w których możemy poczuć trochę smaki tych rzeczy, o których piszą pisarze i pisarki. Trochę też takie z chłopami, których teraz słucham, bo nie jakoś boję się grubych książek, więc postanowiłam sobie słuchać audiobooka. I tam też jest tak, że jak ten Boryna siedzi i wpieprza jakąś, nie wiem, cienką zupę z pajdą chleba, to ja po prostu natychmiast jestem głodna. I to jest taki odruch, który mam bezwarunkowy i nie jestem w stanie go w żaden sposób powstrzymać. Wodzionka cię kręci. Wodzionka. No w ogóle kręci mnie jedzenie, no jakby już nie przesadzajmy, to nie musi być wodzionka, może być to też faktycznie po prostu pajda chleba. No widziałem ale ciebie kręci jedzenie, ale też nie za dużo wiesz o nim i czytasz menu w restauracjach i zadajesz pytania swoim znajomym, którzy z tobą siedzą. Co to jest, proszę pani, albo kelner, co to jest to Eda? Ja mówię, Eda mamę. No bo ja nie wiem, co to jest. Znaczy ja się nie interesuję, jakby, wiesz, to jest tak. Ja dostaję jedzenie, ono ma być smaczne. I to jest jakby to, co mnie interesuje. Tak samo jak nie interesuje mnie, jak dostaję książkę, to ma być dobra i nie interesuje mnie, nie wiem, z jakich zabiegów literackich ktoś się uzbudował. No teraz trochę bardziej. Ale kiedyś tak było, że mi to w ogóle nie interesowało, więc ja po prostu chcę dobrze zjeść. I dobrze poczytać. Jedno. Tak, i wszystko mi jedno, co jest w środku w tym jedzeniu. No bez przesady, dobrze, nie jest mi wszystko jedno. Ja słucham audiobooków w przygotowaniu, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne połączenie tego jedzenia z audiobookami. I przeprosiłem się w pewnym momencie z literaturą, bo miałem tak, że jeszcze nie wiem, z 5 lat temu zaczynałem książki, ich nie kończyłem, a teraz pasjami pożeram bardzo dużo, ale też daję sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, sporo takiego chłamu, żeby też wiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak chłam w książkach. No dobrze, może nie, ale wiesz co, to jest też taka piękna historia ze wspomnianym mrozem, jak kiedyś powiedziałem jednej pani, która prowadzi bloga o savoir vivre, że powieści mroza mają taki wypełniacz, że on zawsze w każdym zdaniu mówi, kto z kim rozmawia, mimo że rozmawiają ze sobą dwie osoby przez całą książkę. Się strasznie obraziła i właśnie zaczęła obrażać moją pracę, że jestem jakimś kuchcikiem, który robi, uwaga, cytat, gówniany gyros. Pani, która ma bloga, dobrze wychowana. No właśnie, jak to się
dobrze wychowany, to nie powinien śmiać się jeszcze jakiegoś zawodu. Nie, razem z jej mężem, tacy fantastyczne małżeństwo, aparycji bohaterów, którzy mogliby grać bohaterów Tolkiena, zwłaszcza tych mniejszych. Nie mówisz o elfach teraz, prawda? Nie. I zaczęli tam komentować właśnie mój wygląd i tak dalej, i tak dalej. Także to jest śmieszne, więc w pewnym momencie miałem także ultrasi książek Remigiusza Mroza są strasznie, strasznie dziwni. Ale muszę go pochwalić za ostatni, to jest chyba audioserial Projekt Rize, gdzie jest historia o oczywiście multiversum, które się dzieje wszędzie. Ale tam też ci ludzie nic nie jedzą. Podróżują między wszechświatami, szukając... Może nie są głodni. Szukając szczepionki na COVID i tak, przez diglokę zbudowane przez nazistów w górach są iść. No dobrze, słuchajcie, trochę mówiliśmy o literaturze i tym, co w literaturze może się pochować, jeżeli chodzi o jedzenie i jakie książki lubimy czytać i w których książkach sceny jedzenia czy gotowania nam zrobiły jakieś dobre rzeczy. Ale w związku z tym, że wszyscy myśleli, że jak będzie o książkach o jedzeniu, to będzie o książkach kulinarnych, to postanowiłam jednak spytać Marcina o książki kucharskie. Czy ty w ogóle gotujesz czasami z książek kucharskich? Lubisz książki kucharskie? Kupujesz je, czytasz? Dostaję je. Już od dawna. Zachwyt w twojej twarzy. Już od dawna nie kupuję, dlatego to mi też powiedział, kiedyś byłem w Sztokholmie w takiej restauracji, w której było bardzo drogo i bardzo średnio, ale panowie byli strasznie podjarani tym, oczywiście niezwiązani z jedzeniem, że wzięli nas do restauracji, którą prowadzi facet z Masterchefa. Okej. Okay. Ona się przede wszystkim przez większość czasu nie udaje, ale opowiadali o tym, że w Szwecji codziennie wychodzi jedna książka kucharska. Mniej więcej. Jest taka statystyka. Oczywiście większość wychodzi w okolicach świąt i ten taki klimat tego, nazwijmy to ładnie, skandynawskiego wystroju wnętrz też zawiera w sobie taki jakiś element ładnie wydanych książek kucharskich, których nikt nigdy nie otwiera. Mm-hmm. Mam kilka takich. Bo one są meblami. One są po prostu jakimś wystrojem. Mhm. No ja mam, ja gotuję z jednej książki kucharskiej, jest to książka kucharska Garfielda, taka rysunkowa i bardzo ją lubię. Czyli lubisz lasagne z lasagne? Lasagne z lasagne, tak. I pizzę z pizzą i makaron z makaronem. A czy robisz w takim razie beszamel? Nie mogę, bo nie mogę jeść kurde na biału, więc próbuję robić tak, żeby tego unikać. Czekaj, czyli robisz lasagne bez sera? Nie, no seriem, ale nie mogę tej śmietany cholernej. Ja miałem wczoraj spotkanie z dziewczyną, która nie je mięsa, ale jak zaczęła przechodzić przez pomysły na niezjedzenie mięsa, to pochłonęła wielkiego burgera, więc bardzo mi się to podoba. Nie mogę na biał? Nie, no seriem. Jestem wegetarianką. Poproszę, tylko żeby był dobrze wysmażony. No dobrze, wracamy do tych książek kucharskich, bo coś tu nie wyszło. Bo te książki kucharskie, które teraz wychodzą, to jest w ogóle, moim zdaniem to jest akurat całkiem fajna sprawa, bo w książkach kucharskich, które teraz wychodzą, nie ma już opcji typu prosiak z jabłkiem w paszczy do ugotowania, tylko jest bardzo dużo pomysłów na to, jak zrobić dobre rzeczy z tych rzeczy, które mamy pod domem. Są oczywiście też takie książki kucharskie, w których są te dziwne fasolki i różne rzeczy, których ja nie rozumiem. Ale są książki kucharskie takie jak Jadłonomia albo Dobra Książka, ostatnio wydana przez Cyrankę. Dobra Książka Kucharska, w których są takie proste rzeczy. Tak, tak. Marysia, ja to kocham bardzo. Była u mnie w audycji, opowiadała. To jest piękna książka. To jest piękna książka o tym, jak aktywizować dzieciaki przez kuchnię, bo to jest, jak się ma do tego dobre podejście i uczy się swoje dzieci, że jedzenie to nie jest tylko frytki i kurczaczek. Nuggetsy. To jest piękna historia i właśnie w tej książce Marysi jest fajnie pokazane to, jak można wyczarować coś ciekawego, na przykład, wiesz, dodając trochę spiruliny do... Kolejna rzecz, której nie znam. To jest taki barwnik i wychodzi ci turkusowy naleśnik, jak dodasz spiruliny do ciasta i jest to jeden z takich patentów, żeby małe dzieciaki aktywizować przygotowaniu. Właśnie w tej książce to jest pięknie pokazane, ale są na przykład bardzo fajne książki kucharskie, tak jak książki Jagny Niedzielskiej, gdzie ona, gdzieś mając tę niszę zero waste'ową, pokazuje właśnie,
jak wykorzystywać różne rzeczy, ale wiesz co, na przykład ja się ostatnio śmiałem, jak zrobiliśmy z Jagną galet, czyli taki placuszek z warzywami po gotowaniu rosołu, no to smakowało jak sałatka jarzynowa z ciastem francuskim, więc okay. Też nie trzeba przeginać. I to jest właśnie problem książek kucharskich, że bardzo często przez to, że już w zasadzie wszystko zostało pokazane, to jest tam tyle remiksów takich klasyków, że bardzo często to jest niejadalne. Mm-hmm. Ładnie wygląda, ale jest niejadalne. Ja mam właśnie taki problem. To jest bardzo trudne w robieniu, nie? Bo tak. To jest też taki, dla mnie to jest na przykład problem. Ja jak gotuję, to chcę, oczywiście lubię gotować, lubię celebrować w ogóle ten moment, ale strasznie nie lubię się tak upierniczyć, bo wtedy mi się w ogóle potem nie chce jeść tego, co zrobiłam. No więc bardzo lubię takie przepisy, które są w miarę. To jest z pierogów ruskich, nie? Robisz to 3 godziny, zjadasz w 30 sekund i nara. No czy lepiej sobie niektóre rzeczy po prostu kupić, niestety. Tak, oczywiście, ale wiesz, jeśli chodzi o książki kucharskie, bardzo fajne, ja w ogóle to coś, co ja zawsze opowiadam, że to był jakiś początek mojego gotowania, to były pierwsze książki sygnowane nazwiskiem Jamie Oliver. On oczywiście też robi teraz ten remiks tych wszystkich pomysłów, no bo i też wraca do swojego ikonicznego tego programu, który miał u nas wersję, którą Pascal Brodnicki prowadził na licencji, czyli ten Naked Chef, gdzie z Ofu producentka rozmawia z nim i on jej opowiada, jak to robić, ale te wszystkie historie typu 20, 15, 30 minut Jamiego, to jest bardzo fajna historia, żeby nie tyle zobaczyć, jak można zrobić makaron z cukinii, tylko żeby zobaczyć, jak w ogóle sobie poukładać robotę w kuchni. Że na przykład jak gotujesz makaron, no to zagotuj sobie wodę w czajniku wcześniej, to będzie szybsza opcja. Albo jeżeli gotujesz tę wodę w garnku, to posól ją dopiero jak zacznie się gotować, bo inaczej będzie gotowała się dużo szybciej. To jest to, wolniej, jak się posoli za szybko. Już wybiegam w przyszłość. I wiesz, i w takich książkach kucharskich jest to fajne i też fajne są książki, w których są jakieś anegdotki, tak jak książka Aleksa Barona. Tak, powiedziałem, że nie lubię tych książek, a potrafię właśnie o nich gadać. Tak mi się wydaje, że trochę ściemniasz, ale dobra. Przez wiele godzin, ale wiesz co, to jest też, myślę, że wszystko dookoła w tych książkach mnie kręci najbardziej, czyli przede wszystkim to, jak wyglądają jednak, czyli wracając do tego, że są meblami, bo bardzo doceniam kunszt wydawniczy, kiedy to, wiesz, są różne sposoby położenia farby na okładkę, jak ta farba drukarska pachnie. No to są jakieś takie fajne, namacalne elementy tego, co można tam zrobić, ale jak widzę później, że jest, że są jakieś błędy w tym, w sztuce powiedzmy, nie? Na przykład ktoś mówi, żeby nie solić steka przed smażeniem, no to już są takie historie, że to... Kolejna rzecz, której nie wiem. Wiesz co, na przykład gdybym ja miał napisać książkę kucharską, to napisałbym w niej, jak sobie usmażyć dobrze jajecznicę. Ja bym chciała umieć dobrze jajecznicę smażyć. Cały czas przede wszystkim trzeba dodać bardzo dużo masła, obniżyć temperaturę i dużo mieszać. No właśnie, chciałam serdecznie pozdrowić swojego kolegę Kubę Kuźmickiego, który lubi najlepszą jajecznicę i ja próbuję od 2 lat odtworzyć to, co on mi kiedyś zrobił i nie jestem w stanie. Więc może by się przydała taka książka kucharska z najprostszymi na świecie przepisami. Ale jest, wiesz co, na przykład Grzesiek Łapanowski napisał taką książkę, gdzie jest bardzo duży rozdział o sprzęcie, o sposobie tego, jak będzie rozkładała się na przykład sól w płatkach versus sól drobno zmielona. I na przykład to, że ten marketingowy bullshit, jakim jest sól himalajska, która wcale z Himalajów nie jest, albo sól morska, okazuje się, że jest... Raz, że jedzie do nas przez cały świat, co jest generalnie głupotą, żeby kupować rzeczy, które gdzieś z Chin czy Ameryki Południowej płyną, bo to jest jednak, patrząc na całą planetę, bardzo głupie, kiedy mamy takie cuda jak sól kłodawska na przykład, nie? Po prostu wydobywane tutaj, w tym kraju, no, przez tych ludzi, przez nas, więc to jest jakieś takie historie i też podobne historie właśnie opisuje Grzesiek Łapanowski w swojej książce. Jeśli dobrze pamiętam, tam wzór na smak, ale mogę się mylić. I też pięknie wydanej. A kto to wydał, pamiętasz?
Ty nie pamiętasz takich rzeczy, to nie, ja muszę pamiętać wydawców. Nie. Wiesz co, ja przez lata gdzieś miałem kilka propozycji wydania książki kucharskiej i jeżeli się nie wstrzelisz w jakiś taki trend, jak na przykład pięknie wydane też książki Marty Dymek, mm-hmm. czyli obie jadłonomie. No ale to jest po prostu trend na wegańską kuchnię i to po prostu sprzedało się w jakiejś gigantycznej liczbie egzemplarzy, ale jest też wielu autorów, którzy poświęcili rok pracy naprawdę, naprawdę ciężkiej, bo to jest, wiesz, to jest studio, to są zdjęcia, to jest robota bardzo wielu osób. Trzeba umieć to opisać, nie? To jest ważne, bo wbrew pozorom do napisania książki kucharskiej też trzeba mieć talent pisarski nie? Trzeba to ładnie ubrać słowa. Zupełnie poważnie, taki autor może dostać za ten rok pracy mniej więcej, nie wiem, 4000 zł. Mm-hmm. A nie zrobisz tego, na czym zarabiają autorzy, czyli spotkań autorskich z autorem książki, w której opowiadasz o gotowaniu makaronu. No. No, też prawda. Bo trzeba to zrobić w formie warsztatów kulinarnych. A urobisz się przy tym. Widzę, że nie jesteś fanem pracy. To teraz porozmawiam może o książkach, które czytasz teraz? Teraz, słuchasz? Teraz czytam książkę historyczną, ale literaturę faktu, można powiedzieć. Wielka gra Majora Żychonia o Andrzeja Brzezieckiego, o takim asie wywiadu, który był solą w oku Abwery, ale przez... tam jest też bardzo, bardzo fajny na samym początku taki wniosek można sobie wysnuć, że przez różne machinacje major Żychoń został zdegradowany i poległ, jak to się ładnie mówi w naszym języku, pod Monte Cassino. Ale był człowiekiem, który naprawdę w tej drugiej RP mocno krzyżował szyki Niemcom w tak zwanym międzywojniu, ale też został zdegradowany, posądzony o szpiegostwo przez ludzi, którzy wszędzie widzieli jakieś zagrożenia różne. No, mamy takich w tym momencie sporo w polityce naszej, więc okazuje się, że to się dzieje od lat. Ja myślę, że to jest w ogóle fajny temat w tych książkach właśnie, no bo tak... w takich mainstreamowych historiach, jak są przemycane takie prawdy, które też mogą nakierować ludzi do tego, żeby troszeczkę sobie pomyśleć o tym, dlaczego różne rzeczy się dzieją. No tak jak na Poznańskiej, w miejscu, w którym teraz jest hotel z bardzo fajną restauracją, H15 zresztą, jak była... ambasada Związku Radzieckiego, no to oni przecież wpływali bardzo mocno na te turbonarodowe ruchy i to okazuje się, że teraz jest tak samo i takie rzeczy można wywnioskować z książek również kryminałów, na przykład wspomniany król Szczepana Twardocha też gdzieś o to zahacza. Ja myślę, że to są fajne historie, które można wysnuć. A audiobooki, jeśli chodzi o audiobooki, których teraz słucham, co bardzo w ogóle uwielbiam wszystko, co czyta Krzysztof Gosztyła. Ja się uczę słuchać audiobooków. Na chłopak właśnie, zresztą. Ja uwielbiam wszystko, co czyta Krzysztof Gosztyła, bo on pięknie przeczytał Dune, pięknie też powieści Krajewskiego o Moku właśnie. Właśnie czyta i to jest taki głos, który zapada w pamięć, ale no mój bardzo serdeczny kolega Przemek Korso, który jest autorem bardzo różnych książek, od książek dla dzieci i młodzieży przez fantastyczny thriller, od którego ciarki mam do dzisiaj, czyli Serca Twego Chłód, napisał teraz opowieści z Białej Doliny, książkę dla dzieci, taką bardzo ciepłą, ludzie mówią, że to są takie polskie muminki, tymczasem audiobook został zrobiony tak fantastycznie, że są tam ludzie tacy jak cała rodzina Zborowskich, ale jest też Robert Makłowicz, który daje głos... Nie mogło nie paść to nazwisko Liska, w tej audycji. Tak, daje głos Liska, co jest piękne. Zresztą pan Robert Makłowicz napisał piękną książkę, która zaczyna się historią o zdemaskowaniu szpiega austro-węgierskiego, który mogę troszeczkę przekręcić, bo dawno to czytałem, ale gdzieś w którymś z krajów arabskich został przyłapany na jedzeniu sznycla i okazało się właśnie, że jest szpiegiem cesarsko-królewskim. Także no to też te historie są piękne. No, mam nadzieję, że pan Robert Makłowicz przyjdzie kiedyś do mnie na audycji, gdyż byłoby to
chyba moje marzenie takie. Również mam taką nadzieję, tylko jak, napiszemy do niego wspólnie, jak wielu Krakusów nie przebywa w Warszawie. No, wiadomo. I za bardzo nie chcę. Wiesz co, no w mojej audycji parę lat temu był pan Marek Konrad i na koniec zaśpiewaliśmy Mydełko Fa. Wspaniale. Więc to jest piękne. Ale on też mówił o tych, o książkach, które inspirują, książkach, filmach i wszystkich tak zwanych tekstach kultury, które inspirują do jedzenia, no bo to jest gdzieś jakiś taki ważny element życia, który troszeczkę myślę, że zatraciliśmy przez te wszystkie diety pudełkowe, szybkie jedzenie, fast food. Tymczasem jak się chce jeść, uwaga, zaraz zrobię, jak się chce jeść pyszne jedzenie, takie uliczne, to trzeba przyjść na nocny market. No właśnie, idziemy dzisiaj na nocny market. Ja idę ze swoją przyjaciółką Mają Sztękę, która jest wielką fanką śledzi z Bornholmu. I ja po prostu muszę ich spróbować, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Więc kochane słuchaczki, kochani słuchacze, czytajcie książki, ale też jeżeli jesteście w Warszawie, to zapraszamy wieczorem dzisiaj na nocny market. Będziemy tam oboje. Pewnie, że tak. Dziękuję ci za to, że przyszedłeś do mnie na audycji. Dziękuję. Nie powiedziałem o scenie z książki Hannibal, o karmieniu człowieka mózgiem. Jego własnym mózgiem. Możemy już skończyć? Prosimy o muzykę. Ale taką nie z windy. Dziękuję bardzo. Nie z windy. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.